Wystawy Trylogia Henryka Sienkiewicza w ilustracjach Piotra Gojowego. Hej, zagrajcie siarczyście Stanisławowi Moniuszce w dwusetną rocznicę, a do tego spotkania z naukowcami, warsztaty i kiermasze książek złożą się na rozpoczynający się w środę, 8 maja, ogólnopolski tydzień bibliotek. Wydarzenie pod hasłem biblioteka odbywa się w bibliotece UMK do 15 maja. Tydzień Bibliotek rozpocznie wystawa prac i promocja książki Trylogia Henryka Sienkiewicza w ilustracjach Piotra Gojowego. Na wystawie będzie można zobaczyć wybór 80 prac z ponad 200 ilustrujących najnowsze wydanie trylogii. Autor ilustracji, profesor Łemka starał się pokazać bohaterów i fabułę oczami Sienkiewicza. Moja idea była taka, jeżeli mówimy o jakiejś tam koncepcji takiej, żeby posłużyć jak najbardziej dużą ilością pejzażu takiego polskiego, różnych, stepy, góry, niziny, czy jakieś różne takie miejsca, wieś, zwierzęta, konie oczywiście, jakieś inne zwierzęta, dzikość natury, Dużo prac jest takich, które mi przyjemność dały, takie zborów, jakichś lasów takich surowych, naturalnych. Nowe wydanie trylogii ma zachęcić do czytania literatury, bo taki też jest cel tygodnia bibliotek już od 16 lat. Celem podstawowym jest promocja czytelnictwa, bardzo szeroko rozumiana promocja książki, ale też czytelnictwa niekoniecznie tylko i wyłącznie takiej literatury drukowanej, bo może być też literatura elektroniczna. Promocja też kultury, bo to są przecież koncerty muzyczne, to są także i warsztaty, a więc nauka pewnych praktyk. Umiejętności. Podczas wydarzenia odbędą się też dwa kiermasze książek. Wydarzenie Tydzień bibliotek przygotowuje Biblioteka Uniwersytecka i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Żyjemy w erze cyfrowej, w erze postępu cyfrowego, gdzie zarówno treści i informacja cyfrowa dominują. My musimy się też do tego dostosować, więc wykorzystujemy pewne metody, pewne narzędzia cyfrowe podczas naszej codziennej pracy. Także w tym, w tym kierunku to idzie, wykorzystanie nowych technologii. Organizatorzy przedsięwzięcia przygotowali także warsztaty dla bibliotekarzy, m.in. budowanie efektywnych zespołów w bibliotekach. Natomiast w holu biblioteki ustawiono wystawę Hej Zagrajcie Siarczyście Stanisławowi Moniuszce w 200 rocznicę, prezentującą zabytkowy materiał ikonograficzny oraz pierwodruki i rzadkie edycje utworów kompozytora z XIX stulecia. W programie imprezy odbędzie się także koncert Moniuszko na cztery kontrabasy. Wydarzenie w bibliotece uniwersyteckiej potrwa do 15 maja.